W dzisiejszym filmie pokażę, jak na szydełku wykonać kolejną odsłonę śnieżynki. Ma ona mniej więcej 10 do 11 cm średnicy i wykonana jest szydełkiem 1,25 mm z kordonka. Dodatkowo oczywiście jak zawsze potrzebujemy również igłę, a także nożyczki. Naszą gwiazdeczkę rozpoczniemy od wykonania tzw. magicznej pętli, natomiast jeśli ktoś nie czuje się pewnie z tą metodą rozpoczynania robótek, to może również rozpocząć od 10 oczek łańcuszka, które następnie trzeba połączyć w kółeczko. My natomiast zaczniemy od magicznej pętli, czyli luźny koniec nitki kładziemy na dwóch palcach. Owijamy nitką idącą do kłębka, krzyżujemy na palcu wskazującym i patrząc od wierzchu dłoni przechodzimy szydełkiem pod pierwszą nitką. Drugą nitkę przeciągamy i delikatnie zdejmujemy powstałą pętelkę. Na początek wykonamy 3 oczka łańcuszka. One będą się liczyły jako pierwszy słupek podwójny połączony górą, stąd wykonujemy 3, a nie 4 oczka. Następnie dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko i pracując na pętelce robimy 2 słupki podwójne połączone górą, czyli wkuwamy się w pętelkę, przeciągamy nitkę i zdejmujemy 2 pętelki i jeszcze raz 2 pętelki. Zostają nam 2 pętelki na szydełku. Ponownie dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wkuwamy się w pętelkę, przeciągamy nitkę, zdejmujemy 2 pętelki, jeszcze raz 2, a na koniec wszystkie 3, które mamy na szydełku. W ten sposób powstaje nam taki zestaw słupków podwójnych połączonych górą. W kolejnym kroku łańcuszek z 10 oczek. I już od razu możemy nabrać sobie dwukrotnie nitkę na szydełko. Wracamy do naszej magicznej pętelki i wykonujemy na niej zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą. Czyli wkuwamy się w pętelkę, przeciągamy nitkę, zdejmujemy 2 razy po 2 pętelki. Zostają nam 2 pętelki na szydełku. Dwukrotnie nabieramy nitkę, znowu wkuwamy się w pętelkę, przeciągamy nitkę, zdejmujemy 2 razy po 2 pętelki. Jeszcze raz dwukrotnie nabieramy nitkę, przeciągamy, zdejmujemy 2 razy po 2 pętelki i na koniec wszystkie 4 pętelki, które mamy na szydełku. Czyli powstał nam drugi z 8 w tym okrążeniu zestawów słupków podwójnych połączonych górą. Następnie znowu 10 oczek łańcuszka. Po 10 oczkach dwukrotnie nabieramy nitkę, wracamy do pętelki i robimy kolejny zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą. Jak już wspomniałem przed chwilą, w tym okrążeniu takich zestawów słupków podwójnych połączonych górą będziemy mieli 8 i oczywiście każdy zestaw od poprzedniego rozdzielamy 10 oczkami łańcuszka. Zatem w ten sposób dalej wykonujemy to pierwsze okrążenie. Kiedy dotrzemy już na koniec tego okrążenia, czyli kiedy mamy 8 zestawów utworzone, zostaje nam połączenie ostatniego łańcuszka z początkiem naszej robótki. W tym celu wkuwamy się w górę zestawu początkowego i w nim wykonujemy oczko ścisłe. W ten sposób łączymy początek oraz koniec tego okrążenia. Zaletą magicznej pętelki, którą wykonywaliśmy na początku, jest to, że ponieważ tutaj nam się nie zeszły te zestawy, to ciągnąc za początkową nitkę, możemy zmniejszyć tą pętelkę, którą mamy na początku. Dzięki czemu już po chwili nasz środeczek nam się bardzo ładnie domyka. My natomiast bierzemy się za kolejne okrążenie i ono rozpocznie nam się od oczka ścisłego na łańcuszek z 10 oczek,
Następnie jedno oczko łańcuszka, którego nie będziemy liczyć jako żaden ściek, a następnie 6 półsłupków na tymże łańcuszku. Po 6 półsłupku wykonujemy 4 oczka łańcuszka i dalej pracując na tym samym łańcuszku wykonujemy kolejne 6 półsłupków. W ten sposób będzie prezentował się zestaw, który będziemy wykonywać na wszystkich poszczególnych łańcuszkach z 10 oczek. Zatem, aby przejść na następny, wybieramy już sobie kolejną pętelkę i od razu wkuwamy się na niej i wykonujemy pierwszy z 6 półsłupków. No i następnie, dalej pracując na tej pierwszej połowie tego łańcuszka, wykonujemy pozostałe 5 półsłupków. Po zestawie półsłupków 4 oczka łańcuszka. I znowu dalej na tej samej pętelce 6 półsłupków. Po wykonaniu 6 półsłupka przechodzimy na kolejną pętelkę z 10 oczek i na niej dokładnie taki sam zestaw, czyli 6 półsłupków, 4 oczka łańcuszka, 6 półsłupków. I w ten właśnie sposób dalej robimy to okrążenie, które nadaje nam dla naszego środka naszej robótki taki kształt gwiazdeczki. Po wykonaniu ostatniego zestawu na ostatniej pętelce z 10 oczek łańcuszka musimy się połączyć z początkiem, czyli wkuwamy się w pierwszy półsłupek z tego okrążenia i w nim wykonujemy oczko ścisłe. W ten sposób powstała nam taka, no już praktycznie można powiedzieć, również śnieżynka gwiazdeczka. Kolejne okrążenie rozpoczniemy od przedostania się szydełkiem na pętelkę z 4 oczek łańcuszka. W tym celu w poszczególnych tutaj półsłupkach z początku tego ramienia naszej gwiazdki musimy wykonać oczka ścisłe. Wykonujemy również jedno oczko ścisłe na pętelce z 4 oczek. I teraz przed nami zestaw słupków podwójnych połączonych górą, który w tym pierwszym przypadku rozpoczniemy od 3 oczek łańcuszka. Czyli 3 oczka łańcuszka, dwukrotnie nabieramy nitkę i wykonujemy dodatkowo 2 słupki podwójne połączone górą. W ten sposób powstaje nam pierwszy zestaw tego okrążenia. I teraz 5 oczek łańcuszka. Dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko. I jeszcze jeden taki zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą wykonujemy na tej samej pętelce z 4 oczek.
Po domknięciu ostatniego zestawu wykonujemy 7 oczek łańcuszka. Te 7 oczek łańcuszka będzie to takie przejście pomiędzy tym ramieniem naszej gwiazdki a kolejnym. Czyli teraz dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko i przechodzimy już na kolejną pętelkę z 4 oczek i na niej wykonujemy zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą. Po pierwszym takim zestawie 5 oczek łańcuszka i znowu dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko i na tej samej pętelce jeszcze jeden zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą. Czyli mamy drugi zestaw na danym ramieniu gwiazdki wykonany. Aby przejść na kolejne ramię, wykonujemy łańcuszek z 7 oczek. No i od razu przechodzimy na kolejną pętelkę z 4 oczek łańcuszka i na niej znany już zestaw, czyli zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą, 5 oczek łańcuszka i jeszcze jeden zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą. I na wszystkich pozostałych tutaj ramionach naszej śnieżynki wykonujemy dokładnie taki sam zestaw. Pamiętając o tym, że pomiędzy ramionami przechodzimy 7 oczkami łańcuszka, a pomiędzy tutaj zestawami słupków podwójnych na danym ramieniu gwiazdki wykonujemy tych oczek już tylko 5. Zakończenie tego okrążenia to oczywiście po wykonaniu 7 oczek łańcuszka oczko ścisłe do początkowego zestawu słupków podwójnych. Czyli wkłuwamy się w pierwszym zestawie słupków podwójnych i w nim wykonujemy oczko ścisłe. Przed nami przedostatnie już okrążenie i jeśli po poprzednim okrążeniu już mamy dość zestawu słupków podwójnych połączonych górą, no to w tym okrążeniu musimy ich wykonać niestety jeszcze 2 razy więcej. Zatem rozpoczynamy oczko ścisłe do pętelki z 5 oczek łańcuszka, 3 oczka łańcuszka, które będą się liczyły jako pierwszy słupek podwójny połączony górą, a następnie dwukrotnie nabieramy nitkę i dorabiamy do tego łańcuszka 2 kolejne słupki podwójne połączone górą. Czyli mówiąc może troszeczkę prościej, tworzymy pierwszy zestaw słupków podwójnych połączonych górą. Następnie 3 oczka łańcuszka i na tej samej pętelce cały czas pracując wykonujemy kolejny zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą. Po tym zestawie 3 oczka łańcuszka. I znowu dwukrotnie nabieramy nitkę i cały czas pracując na tej samej pętelce wykonujemy kolejny, trzeci już zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą. Znowu 3 oczka łańcuszka. Dwukrotnie nabieramy nitkę i cały czas pracując na tej samej pętelce wykonujemy już 4. No i ostatni w tym zestawie zestaw 3 słupków podwójnych połączonych górą. Zatem jak możemy zauważyć, na 2 zestawy z wcześniejszego okrążenia przypadają nam teraz 4 zestawy w tym okrążeniu.
Kiedy mamy już zapełnioną pętelkę z 5 oczek, wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na łańcuszek z 7 oczek. I tutaj jedyne co wykonujemy, to odliczamy czwarte oczko. Wkuwamy się w nie i wykonujemy półsłupek. Po wykonaniu półsłupka 3 oczka łańcuszka. I od razu przeskakujemy na pętelkę z 5 oczek, na której wykonujemy 4 zestawy po 3 słupki podwójne połączone górą, rozdzielone od siebie 3 oczkami łańcuszka. Czyli dokładnie to, co wykonaliśmy już tutaj na samym początku. Zatem dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełku, przechodzimy na tą pętelkę i robimy pierwszy zestaw 3 słupków podwójnych, domkniętych od góry. Po pierwszym zestawie 3 oczka łańcuszka, dwukrotnie nabieramy nitkę i pracując cały czas na tej samej pętelce, drugi zestaw słupków podwójnych połączonych górą. Po drugim zestawie 3 oczka łańcuszka. I znowu na tej samej pętelce jeszcze jeden taki zestaw. I znowu 3 oczka łańcuszka i dwukrotnie nabieramy nitkę i po raz czwarty wykonujemy zestaw słupków podwójnych. Wszystko oczywiście zaczepiamy na tej samej pętelce z 5 oczek łańcuszka. Kiedy mamy już 4 takie zestawy, no to mamy teraz 3 oczka łańcuszka. Na łańcuszku z 7 oczek odliczamy czwarte oczko. Wkłuwamy się w to oczko, czyli szydełkiem przechodzimy pod 2 pętelkami. I zaczepiamy w tym miejscu półsłupek. Znowu 3 oczka łańcuszka. I na kolejnej pętelce z 5 oczek tworzymy bliźniaczy jak tutaj zestaw, czyli 4 zestawy składające się z 3 słupków podwójnych połączonych górą i każdy z tych zestawów rozgraniczamy od siebie 3 oczkami łańcuszka. Następnie na pętelce z 7 oczek wykonujemy 3 oczka łańcuszka, półsłupek na środku tejże pętelki i znowu 3 oczka łańcuszka. I w ten sposób kontynuujemy na pozostałych 6 ramionach. Po dotarciu na koniec tego okrążenia, jak i we wcześniejszych rzędach, musimy się połączyć z początkiem. W tym celu wkuwamy się szydełkiem w początkowy zestaw i wykonujemy oczko ścisłe. Oczywiście tutaj najpierw musimy mieć wykonane 3 oczka łańcuszka. Przed nami już ostatnie okrążenie naszej gwiazdki, które nada ostateczny jej kształt. Rozpoczynamy od oczka ścisłego do pierwszej pętelki, do pierwszego łańcuszka, który mamy przed nami. To może być takie nieco luźniejsze oczko ścisłe. I na początek 1 oczko łańcuszka, półsłupek. Teraz wykonujemy 5 oczek łańcuszka. Odliczamy trzecie oczko od szydełka. Wkłuwamy się w nie i wykonujemy oczko ścisłe. Innymi słowy, tworzymy pikotek z 3 oczek łańcuszka. Dalej 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejną pętelkę i wykonujemy półsłupek. Czyli powstał nam tutaj między półsłupkami taki zestaw, gdzie mamy 2 oczka łańcuszka, pikotek, 2 oczka łańcuszka. I dokładnie taki sam zestaw wykonujemy jeszcze jeden raz, czyli 5 oczek łańcuszka,
odliczamy trzecie oczko od szydełka i w tym przypadku jest to w zasadzie również trzecie oczko, licząc od drugiej strony. W tym trzecim oczku domykamy oczkiem ścisłym, tworząc pikotek. Następnie dwa oczka łańcuszka, półsłupek na kolejnej pętelce. Teraz trzy oczka łańcuszka, półsłupek na następnej pętelce z trzech oczek. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek na następnej pętelce z trzech oczek. Jeszcze raz trzy oczka łańcuszka, półsłupek na kolejnej pętelce z trzech oczek, czyli jest to już ta pętelka między zestawami słupków podwójnych. No i kiedy wylądujemy szydełkiem tutaj właśnie między tymi zestawami, no to będziemy mieli te łańcuszki z pikotkiem. Czyli na start 5 oczek łańcuszka. Liczymy do trzeciego oczka. Wkłuwamy się, wykonujemy pikotek. 2 oczka łańcuszka, półsłupek na następnej pętelce z trzech oczek. I znowu 5 oczek łańcuszka. Odliczamy trzecie oczko, wkłuwamy się w nim, robimy oczko ścisłe, domykając pikotek, następnie dwa oczka łańcuszka, półsłupek na następnej pętelce z trzech oczek i to jest pętelka, która jest między tutaj dwoma ostatnimi zestawami słupków podwójnych. Następnie nad tutaj tymi łańcuszkami z trzech oczek wykonujemy trzy oczka łańcuszka, półsłupek na pierwszym łańcuszku, trzy oczka łańcuszka, pomijamy tutaj ten półsłupek, przechodzimy na kolejny łańcuszek, na nim wykonujemy półsłupek, znowu trzy oczka łańcuszka, półsłupek do kolejnej pętelki, czyli do pętelki między słupkami podwójnymi. I w tym miejscu znowu rozpoczynamy wykonywanie tych zestawów z pikotkami. I w taki sposób dalej wykonujemy to okrążenie, tworząc nad zestawami słupków podwójnych takie łańcuszki z pikotkiem. Natomiast później nad samymi łańcuszkami tworzymy już tylko pętelki z trzech oczek łańcuszka. Docieramy na koniec tego ostatecznego okrążenia, czyli tutaj mam wykonane ostatnie trzy oczka łańcuszka, a tutaj widzę już pierwszą pętelkę z pikotkiem. Zatem aby ją domknąć, to tutaj w ten pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy za początkowym oczkiem łańcuszka, wkłuwamy się i domykamy całość oczkiem ścisłym. I nasza robótka w tej chwili powinna prezentować się mniej więcej w taki właśnie sposób. To, co nam pozostaje, to wyciągnięcie nitki z niewielkim zapasem, odcięcie, a następnie ukrycie jej tutaj, najlepiej w tych słupkach podwójnych, na tej tutaj pętelce. Również nie zapominajmy o początkowej pętelce, ją warto tutaj również w kółeczko przynajmniej jeden raz jeszcze pociągnąć, co zapobiegnie przed rozszerzaniem się naszego środeczka. No i kiedy wykonamy już wszystkie te czynności, nasza gwiazdka gotowa powinna prezentować się o właśnie tak.